Cztery zespoły z Plus Ligi grały o zwycięstwo w turnieju partnerstwa regionalnego Czarni Radom. Trzydniowa impreza rozpoczęła się w piątek w hali sportowej w Kozienicach. I dla wszystkich drużyn była jednym z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającym się sezonem Plus Ligi. Obok siatkarzy Cerradu Czarnych Radom na parkiecie mogliśmy oglądać w akcji zawodników Dafi z Połem Kielce, Espadonu Szczecin i Aluronu Wirtu Warta Zawiercie, Beniaminka siatkarskiej ekstraklasy. W meczu otwarcia Czarni pokonali Kielczan 3-0. Najbardziej wyrównany i zacięty był pierwszy set. Podopieczni Roberta Prygla wygrali go dopiero na przewagi 26-24. W drugiej partii dominacja siatkarzy z Radomia była już bardzo wyraźna. Zespół mający w składzie trzech mistrzów świata juniorów, Norberta Hubera, Jakuba Ziobrowskiego i Tomasza Fornala, systematycznie powiększał przewagę. Ta na koniec wyniosła 7 punktów. Także w trzeciej odsłonie Czarni kontrolowali sytuację. Ostatecznie wygrali do 23. W zespole z Kielc od dwóch sezonów grają siatkarze urodzeni w Kozienicach. 34-letni przyjmujący Maciej Pawliński oraz młodszy o 10 lat pochodzący z Boguszkowa w gminie Magnuszew Jakub Wachnik. W drugim piątkowym meczu na parkiecie rywalizowali siatkarze Espadonu Szczecin i Warty Zawiercie. Tu także nie brakowało gwiazd polskiej siatkówki. Na czele z byłymi reprezentantami kraju. Atakującym w zespole z Zawiercia jest Grzegorz Bociek, a pierwszoplanową rolę w Espadonie odgrywa Marcin Wika. Właśnie on poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Wartą 3-1. Siatkarzem Espadonu Szczecin jest także Dawid Murek. W sobotnich meczach Czarni musieli uznać wyższość Espadonu. Siatkarze ze Szczecina wygrali 3-1. Z kolei Kielczanie rozbili Aluron w trech szybkich setach. Do 17, 18 i 16. Trzeci dzień turnieju rozpoczął się od meczu Espadonu z Dafi z Połem. Szczecinianie po porażce w pierwszej partii do 24 wygrali 3 kolejne sety i tym samym zapewnili sobie pierwsze miejsce w turnieju. W ostatnim meczu Czarni grali z Wartą Zawiercie. Każda z trzech partii toczyła się według podobnego scenariusza. Lepiej rozpoczynali siatkarze Aluronu, a Radomianie musieli gonić wynik. I ta sztuka za każdym razem im się udawała. Pierwszego seta Cerrad wygrał na przewagi 27-25. Druga odsłona zakończyła się wynikiem 25-23. A w trzeciej przystanie po 22 w polu zagrywki pojawił się Dmytro Teremienko. Trzy atomowe serwisy ukraińskiego środkowego zakończyły spotkanie. Wygrane przez Czarnych 3-0. Na zakończenie najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary. Wręczali je Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozieńskiego Centrum Rekreacji i Sportu, Jarosław Traczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Pierwsze miejsce zajął Espadon Szczecin, który puchar odebrał przed ostatnim meczem. Na drugim uplasowali się Czarni Radom, a trzecie miejsce przypadło siatkarzom Dafi z Połem Kielce. MVP turnieju został Dmytro Teremienko, któremu puchar wręczył wiceprezes Enea Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz. Organizatorami turnieju byli gmina Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Cerrad oraz Stowarzyszenie Czarni Radom, zaś sponsorem Enea Wytwarzanie.